Cześć Boże, Violetta Czarnomska. Zapraszam Państwa na informacje dnia. Posłowie zadecydują dziś o losach tzw. dużej ustawy medialnej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. O odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu wnioskuje opozycja. Tak zwana duża ustawa medialna to trzy projekty ustaw o mediach narodowych. Pierwszy mówi o wprowadzeniu powszechnej składki audiowizualnej. Jej wysokość to 15 zł miesięcznie. Będzie ona załączana do rachunku za prąd. Według danych Poczty Polskiej na dzień 31 stycznia 2016 roku liczba abonamentów w Polsce to 6 900 000, z czego ponad połowa to abonamenci, którzy są ustawowo zwolnieni z opłat. Ustawodawcy przewidują także zwolnienie z opłat dla osób spełniających jeden z następujących warunków: ukończenie 75 lat, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawnienie do ryczałtu energetycznego, uprawnienie do świadczenia opiekuńczego, uprawnienie do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Kolejne przepisy to ustawa o mediach narodowych. Jak czytamy w projekcie, misją publiczną narodowych instytucji radiofonii i telewizji jest pozyskiwanie i rozpowszechnianie rzetelnych informacji z kraju i z zagranicy, kultywowanie tradycji narodowej oraz wartości patriotycznych i humanistycznych. Musimy odbudować status mediów publicznych, ale też odbudować debatę. Mówimy bowiem o telewizji i radiu jako dobru wspólnym, które ma służyć wszystkim Polakom. Jednak sama nazwa media narodowe nie podoba się Platformie Obywatelskiej. Takie słowa jak demokracja, jak europejskie, jak Europa są słowami w tej ustawie zakazanymi. I z misji, z opisu misji, i z zadań takie słowa wypadły. Owszem, jest wiele bardzo innych pięknych słów, no i same media się nazywają narodowe. Rozumiem, że nazywają się narodowe po to, żeby przed nimi klękać. Posłowie z klubu Kukiz15 wskazują na potrzebę szerokiej debaty publicznej. Tej jednak, jak dodają, do tej pory nie było. Zamierzamy złożyć wniosek o wysłuchanie publiczne. Poprosiły nas o to różne środowiska właśnie twórcze, żebyśmy ten wniosek na komisji złożyli, więc mam nadzieję, że to wysłuchanie publiczne jednak dojdzie do skutku. Kukiz15 obawia się, że nowe przepisy będą promować przede wszystkim duże partie, pozostawiając na marginesie pozostałe inicjatywy polityczne. Ustawa daje możliwość prezentowania tego, co mają do powiedzenia partie polityczne. I znów nas dobijacie, bo my nie jesteśmy partią polityczną. Nowa ustawa medialna proponuje także powołanie Rady Mediów Narodowych. W artykule 39 czytamy: w skład Rady wchodzi 6 członków, z których po 2 powołują Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej spośród obywateli polskich wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami, działaniem i finansowaniem mediów. Jeden z tych kandydatów ma być powoływany spośród 3 zaproponowanych przez największy klub opozycyjny. Posłowie Nowoczesnej wskazują, że w obecnej sytuacji politycznej takie zapisy całkowicie upolitycznią media publiczne. Na 48 nowych członków w radach nadzorczych powołanych ostatnio, aż 28 to aktywni działacze PiS. W bliskiej mi rozgłośni, w jednej z najlepszych rozgłośni regionalnych, Radio PiK w Bydgoszczy, w 3-osobowej Radzie Nadzorczej 2 członków tej rady to aktywni działacze PiS, radni. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dopytywał o ograniczenie kompetencji instytucji, którą reprezentuje. Chodzi o możliwość rozpatrywania skarg, jakie zostały skierowane wobec publicznego nadawcy. Jakimi względami kierowali się projektodawcy, wyłączając spod jurysdykcji Krajowej Rady rozpatrywanie skarg na działalność instytucji mediów narodowych? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji działa w interesie wszystkich odbiorców i stoi na straży ważnych wartości demokratycznych. Warto przypomnieć, że Krajowa Rada nie respektowała prawa Telewizji Trwam do nadawania na cyfrowym multipleksie, mimo że spełnione zostały wszystkie formalne warunki. Dopiero silny ruch społeczny, miliony podpisów, ponad 180 marszów oraz uchwały samorządów wpłynęły na decyzję urzędu kierowanego przez Jana Dworaka.
Nasi przeciwnicy chcą wykorzystać Trybunał Konstytucyjny jako formę blokady zmian, powiedział w programie rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. W Polsce wciąż nie widać końca sporu wokół Trybunału. Wczorajsze zaprzysiężenie sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę ponownie rozgrzało spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent przypomniał, że sędziowie zobowiązani są do przestrzegania prawa, a to stanowione jest przez parlament. Nie jest rolą Trybunału Konstytucyjnego wybieranie przepisów, które będzie stosował i ocenianie, które przepisy Trybunał obowiązują, a które przepisy Trybunał może pominąć. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny nadal rozstrzyga w niepełnym składzie, co jest niezgodne z nowelizacją ustawy. Próbuje się dzisiaj w naszym państwie doprowadzić do anarchii, do postawienia jednych instytucji, jednego człowieka ponad prawem. Jeżeli słyszymy, tak jak w wypadku prezesa obecnego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że to on jest ostateczną instancją prawną, że jego orzeczenia wygłoszone są, chociaż konstytucja stanowi jako żywo zupełnie inaczej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią zgodnie. Trzeba postawić jasny podział na to, kto stanowi prawo, a kto weryfikuje jego respektowanie. Dziś prezes Trybunału Andrzej Rzepliński próbuje wcielić się w rolę ustawodawcy. Mamy jedno prawo i mamy jedno też źródło prawa. Tym źródłem jest naród, suweren, który wybiera parlament, który w imieniu tego suwerena stanowi w Polsce prawo. Jako jedyny jest powołany do tego, żeby to prawo stanowić. Rolą Trybunału jest tylko oceniać zgodność prawa z konstytucją, a nie tworzyć prawa, tak jak chyba próbuje sobie w tej chwili to uzurpować. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma wątpliwości, że obecna sytuacja to reakcja opozycji na przegrane wybory. Nasi przeciwnicy, ci zakodowani na nie, mieli świadomość tego, że mogą przegrać wybory. Stąd ich pomysł na to, żeby Trybunał Konstytucyjny wykorzystać jako formę blokady przy tych zmianach. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że konsekwentnie będzie dążyło do realizacji przedwyborczych obietnic. Wtedy będzie wszystko w porządku. Wtedy będzie w państwie spokój. Jeżeli zostanie przywrócona elementarna sprawiedliwość i elementarny porządek. Jeżeli w polskich rodzinach będzie bezpieczeństwo socjalne. Jeżeli emeryt nie będzie się obawiał tego, że mu zabraknie pod koniec miesiąca na leki albo na jedzenie, albo na energię elektryczną. Przed szczytem NATO będziemy poddawani różnym prowokacjom, które mają stworzyć wokół Polski atmosferę państwa, które burzy pokój na świecie, powiedział na antenie telewizji Trwam szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, komentując ostatnie doniesienia o rzekomej kolizji okrętów podwodnych z Polski i Rosji. Występując na antenie telewizji Trwam, Antoni Macierewicz podkreślił, że Polska wchodzi w ostatni etap trudnych, ale bardzo istotnych negocjacji związanych ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO. Jak mówił szef MON-u, chodzi w nich o to, w jakim zakresie i w jakim kształcie zostanie zrealizowana decyzja o wzmocnieniu obecności wojskowej w tej części Europy, w tym także w Polsce. Antoni Macierewicz przypomniał, że Amerykanie zdecydowali się rozmieścić w naszym regionie ciężką brygadę, ale jak zaznaczył, odrębną kwestią są rokowania z NATO. Nic dziwnego, że w związku z tym, że w trakcie tych negocjacji coraz częściej mamy do czynienia z prowokacjami rosyjskimi. Pamiętacie Państwo, jeszcze tydzień temu przelot rosyjskich samolotów, prowokacyjny przelot rosyjskich samolotów nad ćwiczącym okrętem amerykańskim, który realizował ćwiczenia wraz z polskim helikopterem. Takich prowokacji wówczas było 3. Wszystkie były niebezpieczne, wszystkie sprawiały wrażenie ataku. Okazuje się, że to nie jedyne i na pewno nie ostatnie prowokacje ze strony Rosjan. Jednak oliwy do ognia dolewają również niektóre polskie media. Na przykład informując, że wczoraj na Morzu Bałtyckim w rejonie Cieśniny Pilawskiej doszło do kolizji okrętu podwodnego marynarki wojennej Rosji Krasnodar i polskiego okrętu podwodnego Orzeł. Polskie wojsko szybko zdementowało te doniesienia. Bardzo proszę o ostrożność i świadomość, że w tym okresie przed szczytem NATO, w tym okresie przed podjęciem przez NATO przełomowych decyzji dla polskiego bezpieczeństwa, absolutnie przełomowych, mających rozstrzygające znaczenie dla naszej przyszłości i dla naszej niepodległości. Będziemy poddawani najróżnorodniejszym presjom, prowokacjom,
próbą zdestabilizowania sytuacji w Polsce i stworzenia wokół Polski atmosfery państwa, które nie jest stabilne. Ale nie tylko. Polska ma być przedstawiana jako czynnik nieobliczalny, niepewny, łamiący i burzący pokój światowy, dodał szef MON-u. Zarzucił również części opozycji, że jest gotowa włączyć się w ten chór. W Iranie rozpoczęła się druga tura wyborów parlamentarnych. Do liczącego 290 miejsc Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego zostanie wybranych 68 deputowanych. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone w niedzielę. W pierwszej turze wyborów parlamentarnych obywatele irańscy wybrali 221 deputowanych. W okręgach, w których kandydaci nie uzyskali 25% głosów, odbywa się druga tura, w której zostanie wybranych 68 parlamentarzystów. Jak podaje agencja AFP, wśród dotychczas wybranych przedstawicieli przeważają konserwatyści. Jest ich 103. Z kolei z partii reformatorskiej mandat otrzymało 95 deputowanych. Pozostałą grupę stanowią niezależni parlamentarzyści. Nowy irański parlament zbierze się na pierwszej sesji 27 maja. Choć Islamskie Zgromadzenie może popierać kierunki polityki prezydenta Hassana Rouhaniego, nie ma jednak bezpośredniego wpływu na kurs polityczny kraju. Islamska Republika Iranu, po zawarciu historycznego porozumienia z 6 mocarstwami w sprawie programu nuklearnego, przypieczętowała koniec wieloletnich izolacji na arenie międzynarodowej. Doprowadziło to do zniesienia w styczniu bieżącego roku większości sankcji finansowych. Władze Stanów Zjednoczonych i ONZ stanowczo potępiły ostatnie ataki w Aleppo w Syrii. Podczas nalotów wojsk syryjskich zginęło ponad 60 osób. Rosja, sojusznik reżimu al-Asada, zaprzecza, jakoby to jej samoloty były odpowiedzialne za nalot. Do nalotów i bombardowań doszło wczoraj w mieście Aleppo w północnej części Syrii. Szczególnie bulwersujący był atak na miejscowy szpital, który zdaniem specjalnego wysłannika ONZ nie był dokonany przez pomyłkę. Władze Stanów Zjednoczonych potępiły działania wojsk reżimu el-Asada. Zdecydowanie potępiamy falę nalotów i ostrzałów, przez które zginęło w Aleppo 60 osób w przeciągu zaledwie ostatnich 24 godzin. Jesteśmy szczególnie zbulwersowani atakiem na szpital w Aleppo, gdzie zginęło co najmniej 14 pacjentów, 3 lekarzy, w tym prawdopodobnie jeden z ostatnich pediatrów w mieście. Departament Stanu USA zaapelował do Rosji o użycie swych wpływów, aby wywrzeć nacisk na rząd prezydenta Syrii Baszara el-Asada. Takie działania wojsk syryjskich nie sprzyjają rozmowom politycznym, które mają na celu zakończenie konfliktu. Taka taktyka jest odrażająca i niemoralna. I niestety wpisuje się w dotychczasowe działania reżimu Asada, które widzimy od dłuższego czasu. Niestety ma to też wpływ na próbę zaprzestania działań wojennych. To ciągłe łamanie wstrzymania działań wojennych przez reżim Asada i sił zbrojnych, które mu pomagają, ma także negatywny wpływ na rozmowy polityczne. Atak na Aleppo potępił również sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który nazwał naloty jako niewybaczalne. Wezwał on USA i Rosję, aby wywarły nacisk na walczące w Syrii strony w celu wstrzymania działań zbrojnych i rozpoczęcia śledztwa w sprawie ataku na szpital. I w tym wydaniu to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś zapowiada się pogodny dzień. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze małe. Opady deszczu jedynie spodziewane są w Białymstoku i w Rzeszowie. Na termometrach od 14 stopni na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać. Barometry wskażą 1021 hektopaskali. A teraz zapraszam Państwa na wędrówkę po poszczególnych regionach naszego kraju.